Jesteśmy na plantacji kalafiorów w miejscowości Nabrusz. Gospodarstwo prowadzę od 1989 roku. Około 30 hektarów uprawiam. Flagową naszą uprawą jest oczywiście kalafior, rośliny warzywne. Poza tym fasola, pszenica, boraki też. Humistak stosuje przez to, bo po prostu rozwija się idealnie system korzeniowy wsadzący. Zauważalne jest to w ten sposób, że po wyjęciu sadzoneczki z wielodoniczki tutaj ta przestrzeń korzeniowa jest całkowicie zabielona przez korzenie, jednocześnie nie wybujała część nadziemna jest. I moim zdaniem taka sadzonka idealnie nadaje się do wysadzenia nawet w upalne dni. Kalafiory uprawiam około 10 lat na powierzchni 10 hektarów. Humistar stosuję na rozsadę. Przed wysadzeniem w pole podlewam 3% roztworem, później spłukuję i używam humistaru doglebowo przed wysadzeniem, mieszam z glebą. Co zaobserwowałem? Na pewno lepszy system korzeniowy, bardziej rozrośnięty. Automatycznie roślina pobiera więcej składników pokarmowych z gleby. Lepiej znosi suszę. No i jeśli chodzi o rozsadę, to ta rozsada ma większy wigor na starcie po prostu.